Niełatwe warunki pogodowe i obostrzenia związane z pandemią nie zniechęciły biegaczy do wzięcia udziału w biegu o istebniański bruclik na trasach Kubalonki. Wszyscy w ogóle amatorzy, zawodowcy, narciarze są bardzo spragnieni zawodów. Myśmy się bardzo stresowali, bo wczoraj akurat też osobiście przeszłam trasy i pooglądałam, jak jest sytuacja wygląda. No i po prostu były placki bez śniegu, więc ekipa bardzo, bardzo zaangażowana od wczesnych godzin popołudniowych do późnych, nocnych, w deszczu, w bardzo trudnych warunkach naśnieżała trasy, rozwozili śnieg, żeby ten śnieg na trasach był, żeby te zawody się odbyły. Bardzo nam zależało, żeby zrobić przyjemność tym wszystkim zawodnikom. Też w tym roku były zapisy online, więc też wszystko dla nas było nowością. Dla mnie to jest pierwszy taki poważny bieg profesjonalny, więc bardzo się z tego tytułu cieszę. Stresowałam się bardzo, ale mam wielką satysfakcję z tego, że to dzisiaj się odbędzie i takie mamy bardzo wielkie też zainteresowanie, bo jednak zrobiliśmy limity, no sytuacja nam nie sprzyja, no nie ukrywamy, bo też wszystkie zawody, biegi bez udziału publiczności, no są takie troszkę specyficzne, ale sami zawodnicy są bardzo, bardzo z całej Polski zadowoleni. Biego bruclik na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń sportowych gminy Istebna. Nieprzerwanie organizowany jest już od 46 lat. Jest prawdopodobnie najstarszym biegiem narciarskim w Polsce. Trwa już nieprzerwanie. Spotykamy się teraz na trasach na Kubalonce. Kiedyś pierwsze zawody odbywały się na dole w Istebnej przy szkole i do wygrania był kożuch góralski. A teraz właśnie już od kilkudziesięciu lat jest bruclik. Natomiast od 3 lat dodatkowo jest jeszcze kabotek dla kategorii damskich, czyli część stroju regionalnego kobiecego. W biegu głównym najlepsi okazali się Łukasz Gazurek z Jaworzynki, który otrzymał bruclik, oraz Magdalena Kobielusz z Istebnej, do której trafił kabotek. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również biegi dzieci i młodzieży, których łącznie zapisało się 150, a wśród nich Lena z Istebnej, która zajęła pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej. Cieszysz się? No. Udało się, co? No. Jak to zrobiłaś? Po prostu wiedziałam, że wygram i chciałam mocno pchać i tak to wygrałam. No i udało się, sukces. No. Gratulujemy. Dziękuję. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.